Kochani, cieszymy się, bo mamy 100% gwarancji pochodzenia. Tu jeszcze rodowód jest. No tam, gdzie nasi dziadowie spędzali takie klimatyczne wakacje za cara Mikołaja i później za Rosji Radzieckiej, za tego kołchozu żydowskiego. Kochani, no prawie 200 tysięcy Polaków tam zesłano. Do tej pory nie można ich ściągnąć. Ale za to mamy jako groszek. Kochani, no trzeba... To możliwe, możliwe, że to nasi dziadowie tam, tak. Inaczej... Ci, co zostali, właśnie wydobyły jeszcze ten groszek. No to od naszych, można powiedzieć, prazesłańców mamy jako groszek, ale trzeba z 50 worków na tonę. A 50 worków na tonę to ile wychodzi? 3000, chyba 250 zł. No proszę Państwa, o to chodzi. Jedyna okazja. A nasz węgiel niszczony, kto widział między innymi, jak wygląda Krupiński, kopalnia Krupiński, to woła o pomstę do nieba. Jestem za karą śmierci dla zbrodniarzy, bandytów, którzy okradli naród polski i okradają nadal. I jeszcze nas na wojnę napuszczają. Panie Duda, panie Morawiecki i paru innych, wraz z rodzinami... Cały system, można powiedzieć, urzędniczy to jest ponad 800 tysięcy ludzi, które państwo stać na utrzymanie. Ale stać ich, bo opłacają sobie elektorat, ich rodziny głosują na nich. Też nie zupełnie, bo tak naprawdę nie stać nas, a oni po prostu pod zadłużenie. Tak, czyli cały czas nas zadłużają, a my mamy tyrać. I nawet nie mamy gdzie teraz pracować, bo jeszcze dokoptowali nam sąsiadów. Ukraińców, ale ten ostatni rzut z zachodniej Ukrainy to nie jest do pracy. Tamci ze wschodniej Ukrainy to ciężko pracowali na budowach, natomiast teraz przyjechała arystokracja, złodzieje i prostytutki. I domagają się od nas, że mamy ich utrzymywać, bo im Rosja zagraża. Żadna Rosja. Ukraina została rozkradziona i to widać było, kim jest pan Żeleński. Przecież to Żyd wyhodowany przez innego Żyda, Kołomojskiego. I kto tam rządzi tą Ukrainą? Żadni Ukraińcy. Nie chodzi im wcale o żadną Ukrainę. Oni chcą po prostu tych bogatych terenów i to robią w zakamuflowany sposób. Oczywiście sprowokowali Rosję do wojny. No i teraz płaczą i mają pretekst do tego, żeby ładować tam sprzęt wojenny, wojsko swoich najemników. I niestety nasze bydlaki z Polski także tam jadą, bo się łaszczą na parę dolarów. I nie giną, wcale nie będziemy po nich płakać. Najemnik to jest bandyta płatny po prostu. I tyle. I nie będziemy z nich robić żadnych patriotów. A księżulkowie, którzy uczestniczą w pogrzebach, ich po prostu przykładają rękę do zbrodni. Nie będziemy, tak jak nad SS-manami nie płakaliśmy, nad gestapowcami nie płakaliśmy, tak samo nad najemnikami, którzy walczą z naszymi braćmi Słowianami właśnie tam na Ukrainie. I co więcej, to nie jest nasza wojna. To nie jest nasza wojna, to jest żydowska wojna o strefy wpływów. Już tam weszły wielkie koncerny na wydobycie gazu i węgla między innymi. Proszę Państwa, ale jeszcze zobaczcie, jakie to jest oszustwo. No. To nawet nie jest oszustwo, to pokazanie jest jakimiś baranami jesteśmy. Kazachski groszek, a kod jest jaki? 59. No, czyli no. Nasz, czyli firma przepakowała tutaj. A może to jest po prostu nasz, tylko jest to jest polski groszek, i polski węgiel, tylko spakowany już tutaj. I pod zarządem od razu kazachski, niby kazachski. Tam on widział kazachski. No właśnie, nie wiem. Kod jest faktycznie. Kod jest polski. Napisy. Proszę Państwa, dopóki nie pozbędziemy się tych, co nas okradają, to będziemy coraz bardziej okradani, coraz bardziej biedniejsi, tutaj... coraz bardziej chorzy i tak dalej. Pozdrawiam Państwa, wszystkiego najlepszego. Kazachski. Kazachski. Kazachski.